To jest ekonomia w jednej lekcji. Temat na dziś – katastrofa ekologiczna Odry i teoria gier. Dlaczego mimo upływu kilkunastu miesięcy od katastrofy ekologicznej Odry, publikacji dwóch obszernych państwowych raportów, nie zakomunikowano jasno przyczyny, to znaczy substancji, która skaziła rzekę? Spójrzmy na tę sytuację, a podejmowane w jej czasie decyzje w świetle teorii gier właśnie. Przyjmijmy założenie, najbardziej prawdopodobne, bo spójne, któremu skłaniają się środowiska naukowe, źródła jak zwykle w komentarzu pod lekcją, że za katastrofę ekologiczną odpowiada wysokie zasolenie odry. Skąd się wzięło o słodkowodnym środowisku rzeki? Otóż nałóżmy na tę sytuację spowodowany embargiem na surowce energetyczne, brak importu węgla który wcześniej zaspokajał potrzeby krajowe w wysokości około 8,5% i kilkukrotny wzrost cen tego surowca. Ta sytuacja spowodowała maksymalne zwiększenie wydobycia węgla kamiennego w Polsce i jeżeli prawdą jest, że im większa eksploatacja, tym większe koszty środowiskowe w postaci zasolenia rzek w skutek zrzutów wód kopalnianych, silnie zasolonych, zresztą na Śląsku tajemnicą poliszynela jest zasolenie jako powód zatrucia przez odpompowanie starych pokładów, ostatnio nieczynnych, i na to nałóżmy długotrwałą suszę, powodującą obniżenie poziomu wód rzek, to mamy przyczynę katastrofy. Wysokie stężenie chlorku sodu, czyli wysokie zasolenie właśnie. Zatem dlaczego mimo wielu miesięcy badań rząd nie podaje jasno przyczyny katastrofy? Analiza ekonomiczna oparta na teorii gier wskazuje, że należy wziąć pod uwagę podział kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy resortami. I tak za ekologię czystość rzek odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska, natomiast działalność kopalń, innych dużych spółek Skarbu Państwa zlokalizowanych nad odrą i dopływami, kanale Gliwickim leży w gestii Ministerstwa Aktywów Państwowych. Zatem Ministerstwo Klimatu i Środowiska, stwierdzając, że za katastrofę ekologiczną na Odrze odpowiada zrzut solanek, de facto obwiniłoby Ministerstwo Aktywów Państwowych, które z kolei prawdopodobnie ma wątpliwości choćby co do polityki energetycznej, którą prowadzi i za którą odpowiada to pierwsze, czyli Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W świetle teorii gier taką sytuację zależności, współzależności podejmowanych w tej sytuacji decyzji możemy tłumaczyć grą strategiczną zwaną iterowym dylematem więźnia, wielokrotnym dylematem więźnia. W klasycznym, jednokrotnym dylemacie więźnia, o którym opowiemy przy innej okazji szczegółowo, opłaca się zdradzać, bo nie można liczyć, ufać, że kompan, drugi gracz nie zdradzi, żeby zyskać wolność. Zatem, mimo że dla obu graczy lepsza jest strategia milczenia, to wybierają zdradę, która uchroni przed wyższym wyrokiem nie mają do siebie zaufania. nawzajem obawiają się, że kompan drugi gracz w przeciwieństwie do milczenia pierwszego zdradzi. I działając racjonalnie egoistycznie rzeczywiście raczej zdradzi, żeby zyskać wyjście na wolność. Oboje tak myślą i racjonalnie wybierają zdradę, mimo że taka decyzja nie jest dla nich optymalna. Yy, optymalnym jest natomiast rozwiązanie, w którym obaj gracze milczą. Ale takie rozwiązanie ma miejsce w przypadku wielokrotnego dylematu więźnia, właśnie w iterowym dylemacie więźnia. To jest sytuacja, gdy gracze grają wielokrotnie. To znaczy, podejmują decyzję milczeć i tym samym współpracować z drugim graczem, lub lepiej zdradzić drugiego. Jednak w przeciwieństwie do takiego jednokrotnego, zwykłego, klasycznego, powiedzmy, dylematu więźnia, nie wiedzą, kiedy skończą, nie wiedzą, ile rozgrywek jeszcze przed nimi i mają w związku z tym wielokrotnym graniem ze sobą do siebie nawzajem oparte na kalkulacji zaufanie. Wówczas opłaca się strategia, co zostało udowodnione przez Roberta Axelroda, Robert Axelrod, Amerykański profesor nauk politycznych i polityki publicznej, strategia wet za wet. Axelrod wziął pod uwagę różne wymyślone strategie. Chodziło o to, żeby znaleźć strategię najbardziej efektywną, która wygrywała, przeżywała w konfrontacji z pozostałymi strategiami. Czy opłaca się zdradzać, współpracować, zachować losowo? Zdefiniował grupy strategii, takie jak, które nie zdradzają, jako pierwsze, to są strategie uprzejme. I takie, które zdradzają jako pierwsze, zawsze zdradzają albo zdradzają losowo, strategie wredne, wredne oraz takie, które nigdy nie zdradzają, strategie naiwne. Okazało się, że najlepsza była strategia zdradzę, jeżeli zostanę zdradzony, uprzejma, ale nie naiwna, wielkoduszna, nie była pamiętliwa, zdradzała tylko w bezpośredniej odpowiedzi na zdradę. W trzech kolejnych turniejach Axelroda Ak wygrała właśnie strategia wet. Zawet. Uprzejma, wielkoduszna, niepamiętliwa, zdradzała tylko raz, bezpośrednio po tym, jak została zdradzona, nienaiwna. Przełóżmy zatem teorię gier i terowy dylemat więźnia na decyzje zaangażowanych resortów. W miarę możliwości będą one współpracować ze sobą, to znaczy milczeć. Mając na uwadze, że drugi gracz odwdzięczy się, milczą zatem w obawie przed realizacją strategii wet za wet. Wybierają w tym przypadku strategię współpraca za współpracę, niezdradzanie. I to jest rzeczywiście strategia optymalna. Ona przekracza klasyczny dylemat więźnia i jest rozwiązaniem w iterowym dylemacie więźnia, który różni się od tego pierwszego. Że tutaj gracze mają do siebie oparte na kalkulacji zaufanie. Wynika z tego opartego o iterowy dylemat więźnia rozważania, że opinia publiczna nie będzie jasno poinformowana o przyczynach katastrofy, bo nie leży to w interesie zaangażowanych resortów, które w obawie przed realizacją strategii wet za wet w obecnej sytuacji milczą. 真可以。